na tym, która w sposób wcale nie humanistyczny i ludzki mówi pośrednio, ale i bezpośrednio o ogromie dramatu, tragedii tamtego czasu, ale i tego czasu, ten czas tkwi jedność czasu, miejsca i akcji, chciałoby się powiedzieć, nieco symbolicznie, bo o ile akcja, miejsce, to tu, to centrum Warszawy, niemalże, po barykadach, były nie na ten temat bardzo wiele, o tyle ten czas jest symboliczny, ponieważ on trwa 69 lat od momentu powstania, natomiast to trwa tkwi w nas. Klasyczne zasady dramatu klasycznego, które znalazły odzwierciedlenie w naszym dramacie, heroizmie, bohaterstwie między innymi tych, którzy są uwieczniani dzięki zaangażowaniu, dzięki pasji, dzięki świadomości tradycji Jurka. Dziękuję, że jesteście z nami, że jesteście z autorem tego dnia, Jurku. Ja pozwolę rozpocząć Tobie mikrofon, ponieważ szalenie trudno mi o tym wszystkim i o takim stawie i o takim otwarciu. Wyjątkowo trudno mówić. Dziękuję. Witam wszystkich. Zwykle w renesansie to jest święto autora. Ja bardzo proszę, żeby to było święto tych osób, które jest portretowane. Po pierwsze jest dzisiaj rocznica. Po drugie, ja nie podpisałem tego nigdzie. Tytułem gratką i są podpisani pseudonimami. Udało się zgromadzić wizerunki całego jednego plutonu Armii Krajowej, plutonu numer 1116. A teraz jak się Państwo rozejrzycie po ścianach, to jest tylko jeden. To te 1115 było przedtem i jeszcze parę więcej. Ci ludzie, którzy dla mnie dzisiaj dzieciaki, można powiedzieć, mieli od 16 do 20, 22, 24, 1, 26, dowódca 26, a student. Lat. Dwie godziny temu, nie, może trzy, dwie godziny temu były zrani, wszyscy stali, to jest moment rozpoczęcia powstania. A teraz jest już po 19, miejscem koncentracji plutonu, który wywodził się z Czerenkowej Sadyły, był prowadz powiatu Szczecina. Zaczęli go zdobyć, ale udało się i bez chwały droga już jest zdobyty. Ci młodzi ludzie są wściekli, nie mają brudu. Na ten brudu dostali z magazynu dwa pistolety. Dowódca plutonu przyniósł 5 grupy specjalnej, które miał u siebie w domu w magazynie. Dwa posterunki obstawiają Nordwaffe. Silny budynek obsadzony żandarmerią niemiecką, który mają za kilka dni zdobyć. I nie wiedzą o tym, że ponad połowa z nich zginie. 6 można uznać za zaginionych, znamy ich tylko z przełomu. A ci, którzy przeszli z wojną Stare Miasto, to z tych ocalają tylko rankę. Do 31 sierpnia w pasażu Simonsa bombardowano ci, którzy byli wyżej ranni i mogli jeszcze zostać na linii, zginęli w czasie bombardowania. Po każdym udało się napisać małą notkę, trochę na to musiałem posiedzieć. Jeżeli są jakieś błędy, jeżeli ktoś to zauważy, albo ma informacje, które mogą uzupełnić, to bardzo proszę o kolejne.
teraz, na chwilę. Już wrócisz. Dziękuję.